Skieruj się prosto na szczyt z magazynem Na Szczycie. Dzień dobry, moim gościem dzisiaj jest Janusz Majer. Spotykamy się na festiwalu w Lądku Zdroju i chciałam zapytać Cię przede wszystkim o nowy projekt w ramach Polskiego Związku Alpinizmu, czyli o polski himalaizm sportowy. Na czym on tak pokrótce polega i kto właściwie należy do tego programu? No ja sądzę, że takim naturalnym liderem tej grupy całej jest Wadim chyba Jabłoński. To był właściwie jego pomysł, żeby ten program tak ukształtować. Ta grupa jest bardzo duża, są świetni wspinacze alpejscy. Oni mają już w swoim CV ładne drogi robione w Alpach, w Kaukazie. No i projekt jest taki, żeby tych ludzi wprowadzić w góry wysokie i żeby mogli robić to, co ich interesuje, czyli te techniczne, trudne drogi na szczytach, no najpierw 6-7 tysięcznych, a potem dalej zobaczymy. Razem z Miłoszem Jodłowskim i Piotrem Pustelnikiem jesteś w Radzie Programowej PHS-u i powiedz, na czym polega ta twoja rola? No, ta rada jakoś też tak powstała spontanicznie. Ja bez żadnych też takich oficjalnych funkcji cały czas wspomagałem, czy rozmawiałem z tymi chłopcami, którzy chcieli jechać w te góry wysokie. Proponowałem ich jakieś cele, które sam tam wymyślałem, które wynikały z tej mojej współpracy z Jurkiem Walą i moją znajomością tych terenów, szczególnie północnego Pakistanu. No i jak Piotr zaproponował, uzgadniał to z Wadimem, że będzie jakaś taka czapka nad samym tym programem, taka programowa, czy bym do tego nie dołączył, więc chętnie się zgodziłem. No właśnie, bo masz ogromną wiedzę w ogóle na temat różnych gór świata, no a przede wszystkim też tego rejonu, tak jak wspomniałeś, Karakorum Północnego, bo skończyła się jakby jedna wyprawa do Peru i z początkiem września 5-osobowa grupa z PHS-u, wspinaczy, wyleciała. Tak, oni pojechali w taką dolinę, którą tam wcześniej cele w tej dolinie pokazywałem Wadimowi zarówno na zdjęciach, jak i na mapach. No i zobaczymy, co tam się da zrobić. Wiemy, że już są zaaklimatyzowani, że weszli na 6-tysięczny szczyt, mają tą aklimatyzację i teraz mają dwa takie cele atrakcyjne w tej dolinie. Jeden szczyt nazywa się Gundzesar. Pokazywałem Ci takie zdjęcia, które kiedyś tego szczytu robił Karim Hayat z daleka od północy i to wyglądało jak takie 6-tysięczne żorasy, ale tam jest bardzo ładna trójkątna ściana na zachodni wierzchołek, mixtowa i tam można poprowadzić techniczną drogę. A drugi cel to jest, Wala nazwał ten szczyt Trident, bo są faktycznie takie trzy skalne zęby, skalne turnie. Tam też można coś chyba znaleźć technicznego. No zobaczymy, wrócą za 2-3 tygodnie i będziemy wiedzieli. No właśnie, bo dolina ta obfituje, no zresztą w ogóle tamten rejon, wiele, wiele dziewiczych szczytów, jest to mało zeksplorowany rejon. Do tej pory wcześniej działały tam 3 wyprawy takie trekkersowe z Polski. Tak. Ja Ci powiem tak, że my właściwie pierwszy raz pojechaliśmy tam w 2011 roku z Krzysiem Wielickim do takiej doliny Coxil, właściwie tam od północy, od Karakorum Highway. I jak żeśmy przywieźli te zdjęcia, no to wtedy z Jurkiem Waleą skupiliśmy się na odpracowaniem tych jego słynnych zeszytów topograficznych całej tej grupy górskiej Gundzerab. No i to zajęło te 10 lat, czy 11. I właściwie w zeszłym roku żeśmy skończyli to opracowanie. Wszystkie te grupy górskie są przez Wale opisane. Ja tam trochę nazbierałem materiałów, pisałem do ludzi, którzy też tam albo do trekkersów, albo do wspinaczy
którzy w te góry tam jeździli. Zbierałem zdjęcia jakieś, no plus ta historia, literatura i tak dalej. No i to jest dobra wiedza do tego, żeby w te góry ruszyć. Mamy masę zdjęć. Część dolin jeszcze nie jest tak obfotografowana, jakby tego można było się spodziewać, więc są też białe plamy, gdzie można poczuć się jak prawdziwy dwudziestowieczny odkrywca, pojechać do doliny, gdzie jeszcze nie było nikogo przed nami i poczuć się prawdziwym eksploratorem. Właśnie, bo chciałam Cię zapytać o tą współpracę z Jurkiem Wallon. On zajmuje się tym zawodowo. To znaczy, to on jest inżynierem, pracował tam po Politechnice i pracował jako inżynier mechanik w biurze projektowym. A te mapy to było zawsze jego hobby, jego pasja właściwie. I zaczął od Hindukuszu, bo tam ten Hindukusz jeździł. Walla jest człowiekiem, który najczęściej z Polaków, tych wspinaczy czy turystów, był w górach Hindukuszu, chyba na 6 wyprawach czy na 7. I te jego dokonania, jeżeli chodzi o kartografię Hindukuszu, o podział terytorialny i tak dalej, no są nieocenione. Szczególnie ważną rzeczą wtedy było to, że on używał takich literek do oznaczania tych szczytów, żeby je jakoś wyróżnić. I to Adolf Limberger, ojciec tego Kurta, wtedy pisał niezwykłe elaboraty, zachwycał się nad tym, że tu inżynier Walla z Polski zrobił taką wielką rzecz, że można te szczyty jakoś odróżnić na mapach. Nie? I to Jurek zastosował oczywiście też do Karakorum. I te mapy są właśnie tak skonstruowane, że te graniówki, które on rysuje, są pooznaczane cyframi. No i tak jak chłopcy pisali, że weszli właśnie na górę, która ma numer 211 na mapie Walli. Nie? Także tak, można, tak. Jeżeli dziś, wczoraj żeśmy przeglądali tą mapę, to mogliśmy zobaczyć, który to jest szczyt. Nie? Tak. No i właśnie, i oni weszli na ten szczyt numer 211, nazwali go i teraz co się dalej dzieje? Gdzie tam nazwa się zgłasza? Masę nazw tworzył Walla tam, a szczególnie no, to się nazywa w ten sposób, że nazwy powstają, przynajmniej te nazwy Walli, powstają od rzek, które tam są, od osad, które są przy wylocie doliny albo coś takiego. Tak samo ten Jawaszsar, czy Jawaszsar 1, Jawaszsar 2 powstał. Walla tak je nazwał te szczyty, ponieważ rzeka, która i lodowiec, który też on później nazwał Jawasz, która płynie w stronę Chin, czy już po chińskiej stronie, nosiła taką nazwę. No. Natomiast przyjęte jest tak, że kto pierwszy wejdzie na dany wierzchołek, może tą nazwę jakąś nadać, ale też korzysta się przeważnie tak, żeby to było w tym języku, który ludzie, którzy tam mieszkają w tych dolinach, używają, no, czyli to jest wachiński na przykład. I czasami to są też takie nazwy od osady, od tego, ale czasami są nazwy człowieka, który ich tam zaprowadził, jakiegoś przewodnika. No i tak to się dzieje. No, potem te nazwy pojawiają się na mapach Walli i właściwie te mapy Walli są w użytku na całym świecie. No i tak to się już dzieje. A te wasze opracowania, te zeszyty, które też tutaj też leżą przed nami i je pokażemy, czy je gdzieś można zobaczyć, przeczytać? To znaczy, co z nimi tak. Robicie, gdzie je przekazujecie dalej? To znaczy tak, Walla, czasami robimy takie zestawy tych tytułów, tych zeszytów i to gdzieś tam w Taterniku, czy gdzieś jest publikowane. Jeżeli chodzi o Polaków, no to można zadzwonić do Jurka Walli, on to po kosztach właśnie takiej odbitki
przekażę temu zamawiającemu. My je wysyłamy do takich głównych bibliotek górskich na świecie i do paru ludzi, którzy na świecie, którzy się tym zajmują. No jest oczywiście Lindsay Griffin, który to część tych rzeczy tam też daje do przetłumaczenia, czy te raporty. One są później ogłaszane w American Alpine Journal. Zeszyt wysyłam do Nakamury, do Wolfganga Heichela, takiego Niemca, który interesuje się tymi rejonami. Jest jeszcze taka para w Stanach, John Mock i Kimberly O'Neill. Oni podróżowali po Karakorum, napisali i w Lonely Planet, wydali takie dwa przewodniki turystyczne po Hindukuszu i po Karakorum. Tam się dwie edycje tego ukazały. No i a te główne biblioteki, no to jest biblioteka w Monachium Alpenvereinu, biblioteka American Alpine Club, Alpine Club w Londynie. Wala wysyła też to do Alpine Clubu w Pakistanie. Te rzeczy. No i wysyłamy też do tych ludzi, którzy udostępniają swoje zdjęcia do tych opracowań. Kiedy przeglądaliśmy te zeszyty, no ja tak troszeczkę się uśmiechnęłam, natomiast to wygląda mniej więcej tak, że chcę jechać na niezdobyty szczyt, Memory 5, Janusz Majer i dzień dobry, gdzie mogę jechać? No czasami tak ludzie do mnie dzwonią, czasami ja usiłuję ich inspirować, no jak sobie przypomnimy teraz no, Andrzej Bargiel, kiedyś tam dzwonił, czy rozmawiał ze mną i mówił, że jedzie nad Laila Peak. Ja mu wtedy wysłałem to zdjęcie Jawasza SAR 2. Mówię, tu jest piękna narciarska góra, może tam spróbujesz. No i on wtedy połączył te dwie jak gdyby wyprawy w jedną, przenosząc się z jednej doliny w drugą. Były dwie wizyty, razem z Jędrkiem Baranowskim przyjechali do mnie, ja im tam trochę więcej tych zdjęć i map pokazałem, no i wyszedł z tego no, piękna rzecz. No, zdobył jako pierwszy człowiek ten Jawasz SAR 2. Wczoraj pokazywałem ci zdjęcia, faktycznie zdjęcia robione z drona, które są niesamowite, wyglądają to. No i jeszcze zjechał na nartach z tego. Ja pamiętam, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy do wywiadu w magazynie Na Szczycie, powiedziałeś taką jedną rzecz, która mi bardzo zapadła w pamięć i rozbudziła wyobraźnię, że tych tematów, tych gór do eksploracji jest nam blisko 30 lat. No, to może. No, wiesz, ja teraz skupiłem się jak gdyby na tym północnym Karakorum, ale jest masę tych gór na wschód od Tybetu, tych gór chińskich. Czy nawet gór w Himalajach niedostępnych ze względów politycznych, jak tam granica Tybetu z Butanem, czy Chin z Butanem. Nakamura jest specjalistą od tego. On ostatnio wydał kolejną książkę, gdzie opisuje te wszystkie niezdobyte szczyty 6000 tamtych rejonów, więc to jest na eksploracja na kolejną generację, bo muszą się zmienić też warunki polityczne. Może ci Chińczycy zaczną wydawać te zezwolenia jakoś więcej ich wydawać niż teraz. Także no, jest rzeczy do odkrywania jest jeszcze masę na tym świecie. Wydaje się, że w epoce Google Earth i w epoce satelitów wszystko wiemy, ale to nie jest to samo, jak pójść do tej danej doliny i zrobić faktycznie zdjęcie szczytu, bo na tych zdjęciach Google Earth możesz zobaczyć czasami tak, że turnia, która w rzeczywistości jest bardzo szczelista, wygląda jak bałucha śnieżna, a z kolei bałucha wygląda jak turnia, bo jest, te zdjęcia są zgeneralizowane w taki sposób, że to trudno czasami przekonać się. Ostatnie pytanie, jakie chciałam ci zadać w twojej książce. Możemy przeczytać o imponującej bibliotece, o księgozbiorze, który masz w domu, który wręcz razem z twoją żoną Zosią katalogujecie. No czasem próbowaliśmy to skatalogować, no ale to jest masę roboty, także na razie żeśmy chyba to przerwali trochę.
Ale masz no też... bo ja mam tylko te książki górskie i te o Poznaniu tam gór Azji, szczególnie, bo to mnie wtedy interesowało, no ale mam też duże zbiory innych rzeczy, tam filozofię całą, klasykę plus to, co się dzieje teraz, no i tam różne rzeczy z literatury. Masa tego jest, także u nas w każdym pokoju jest masa tych książek, teraz się zastanawiamy, co z tym robić. Dziękuję Ci serdecznie, że znalazłeś chwilę na rozmowę i życzę miłego pobytu w Lądku. Dziękuję bardzo. Kieruj się prosto na szczyt z magazynem Na Szczycie.